Cześć, dzisiaj powiemy sobie o umawianiu terminu. Ustalanie terminu u kosmetyczki, fryzjera, lekarza. Y są to zwroty, zdania, które przydadzą się każdemu z nas, kto mieszka, żyje bądź spędza chociażby wakacje w kraju niemieckojęzycznym. Powiemy sobie najpierw dialog. Powiem Wam dialog tylko w języku niemieckim, zaś później omówię go, przetłumaczę te zdania, zwroty, które pojawiły się w tym dialogu, a także dam Wam Masę innych zdań i zwrotów, bardzo uniwersalnych, byście swobodnie mogli um, ułożyć swój własny dialog pod swoje własne potrzeby. No to zaczynamy od naszego dialogu. Hallo, ich möchte einen Termin vereinbaren. Hallo, gut, was werden wir machen? Ich möchte den Ansatz färben. Alles klar, Sie sollen mindestens zwei Stunden einplanen. Gut, wann haben Sie einen freien Termin? Hm, am Dienstag um 9 Uhr habe ich einen freien Termin. Passt es Ihnen? Ja, das passt. Äh, To byłby nasz krótki dialog, który zaraz poszerzymy o kolejne zdania i zwroty. Najpierw go sobie przeanalizuj, przeanalizujmy. Na początku pojawiło się zdanie: Hallo, ich einen Termin vereinbaren. Czyli cześć, dzień dobry. Chciałbym, chciałabym ustalić termin. I teraz słuchajcie, w języku niemieckim nie mamy formy męskiej i żeńskiej czasownika. A to oznacza, że ich möchte oznacza zarówno chciałbym, jak i chciałabym. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Przetłumaczymy w zależności od kontekstu. Jeżeli mówi kobieta, to zdanie to oczywiście oznacza, chciałabym ustalić termin. Jeżeli mężczyzna, to chciałbym ustalić termin. I potem mieliśmy odpowiedź: Hallo, gut, was werden wir machen? Was werden wir machen, czyli co będziemy robić? Mamy tutaj czas przyszły. Werden machen. Ich möchte den Ansatz färben. Ansatz oznacza der Ansatz odrosty. Chciałabym pofarbować odrosty. Ich möchte den Ansatz färben. Alles klar, sie sollen mindestens 2 Stunden einplanen. Wszystko jasne, ale skla. Z sollen mindestens zwei Stunden plan, czyli powinna pani zaplanować sobie co najmniej dwie godziny. I tak samo tutaj mamy formę grzecznościową ZI, czyli w zależności od sytuacji, od kontekstu, to i oznacza zarówno pani, jak i pan, jak i państwo. Czyli jeżeli e, zwracamy się do mężczyzny, to oczywiście przetłumaczymy to zdanie jako powinien pan zaplanować sobie co najmniej dwie, dwie godziny. Jeżeli kobieta, no to powinna pani zaplanować sobie co najmniej dwie Godziny. Potem pojawiło się zdanie. Good. Wann haben Sie einen freien termin? Kiedy ma Pani wolny termin? Mm, freien termin haben, einen freien termin haben, czyli mieć wolny termin. Am Dienstag um 9 Uhr habe ich einen freien termin. We wtorek o 9 mam wolny termin. I też, jeżeli określamy e, właśnie czas, datę, to pamiętajmy, że określamy go od. Od do szczegółu, czyli najpierw miesiąc, potem dzień tygodnia, potem godzina, tak? Od ogółu do szczegółu. I tak samo mamy tutaj amdinsag we wtorek, um, noin, uło, o dziewiątej. Past es Pasuje Państwu, czy też pasuje Pani lub pasuje Panu? Znowu w zależności od sytuacji, od kontekstu. Ja, das past. Tak, pasuje. No i to byłby taki przykładowy... Dialog bardzo konkretny, jeżeli chodzi o ustalenie terminu. Możemy, słuchajcie, jednak otrzymać inne pytania. Usłyszeć inne pytania, i możemy też coś innego chcieć powiedzieć. Dlatego chcę Wam dać jeszcze taką dawkę innych zwrotów, innych zdań, które możecie wykorzystać. Słuchajcie, jeżeli mamy pytanie, na przykład zapyta się nas fryzjer, kosmetyczka, czy też pielęgniarka ustalająca terminy lekarza, może nas zapytać, kiedy ma Pani czas? van haben die Zeit? Ponieważ y, usługodawcy również się do nas chcą dostosować. I wtedy my możemy, słuchajcie, na przykład stwierdzić, że mamy czas tylko w poniedziałki, wtorki od jakiejś godziny. Jak to powiedzieć po niemiecku? Montags und Dienstags ab 14 Uhr. Czyli w ogóle tutaj podstawiamy sobie. Dni tygodnia jakie nam pasują, tak? Może być Mittwochs und Donnerstags up od jakiejś tam godziny. Pamiętajmy jednak, żeby to było montax, czyli z tą literką S na końcu, ponieważ to oznacza, że w poniedziałki, wszystkie poniedziałki tak mi pasuje, a nie tylko w jakiś konkretny, jeżeli am montag, to w poniedziałek ten jakiś tam konkretny poniedziałek zaś montags, dienstags mittwochs oznacza w poniedziałki we wtorki, w środy e, ab od jakiejś godziny e, albo możemy powiedzieć, że zawsze popołudniami e, poza środami pasuje mi no to powiemy nachmittags czyli popołudniami, znowu mamy na końcu tą literkę s, co oznacza powtarzalność czyli, że zawsze popołudniami dniami, ab 15 uhr, Czyli popołudniami od 15. Jeżeli chcemy wykluczyć jakiś dzień, na przykład poza środami, poza czwartkami, to mówimy AUSA MITFOX. Uda AUSA DONASTACS. I w ten sposób wykluczamy jakiś dzień. <coughs> Ym, jeżeli chcemy jakiś szybki termin, no to mówimy Ich hätte gerne. Czyli chciałabym, ich hätte gerne einen Termin für, na przykład, morgen Vormittag. Czyli chciałabym uh, Termin na jutro do południa. Uh, ich hätte gerne einen Termin für morgen Nachmittag. und so weiter und so fort. Um, możemy też zapytać. No właśnie, bo tutaj my dajemy odpowiedź na, na pytanie, kiedy ja mam czas, tak? kiedy my mamy czas, ale my też możemy zapytać na przykład na początku ro, rozmowy, czy ma Pani wolny termin na przykład w następnym tygodniu, w następnym miesiącu, w czerwcu, tak? To wtedy pytamy tak, haben Sie nächste Woche einen freien Termin? Czy ma Pani wolny termin w następnym tygodniu? Albo haben Sie freie Termine im Juni? Czy mają Państwo wolne terminy w czerwcu? I wtedy otrzymamy pewnie odpowiedź. Ja im juni habe ich noch drei freie termine. Tak, w czerwcu mam jeszcze trzy wolne terminy. Albo leider nein, den nächsten freien termin haben wir erst in drei Wochen. Niestety nie. Następny wolny termin mamy dopiero za trzy tygodnie. Te zwroty, te zdania, które Wam podałam są na tyle fajne i uniwersalne, że tak jak widzieliście, możemy pod nie podstawić swoje e, dni, tygodnia, swoje pory dnia, miesiące itd., i, i tak które e, dotyczą waszej konkretnej e, sytuacji i waszego e, umawiania terminu. E, dajcie koniecznie znać, czy taka forma lekcji Wam się podoba, e, czy będziemy ją kontynuować właśnie z takimi przykładowymi dialogami i bardzo uniwersalnymi zwrotami w danych sytuacjach.